Wyszehradzki, konflikt na Ukrainie, polsko-węgierska współpraca gospodarcza i sprawy europejskie były tematami spotkania szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego z węgierskim ministrem spraw zagranicznych i handlu Peterem Szijjártó w Warszawie. Dokonaliśmy przeglądu spraw bilateralnych, które nas łączą. Szczególnie podkreśliliśmy wysoką współpracę gospodarczą. Wymiana towarowa między Polską a Węgrami sięga 8 miliardów euro, mówił Witold Waszczykowski. Omówiliśmy również priorytety prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej, ponieważ polska prezydencja kończy się z końcem tego miesiąca i od 1 lipca prezydencji V4 przejmują Węgry, dodał szef polskiego MSZ. Zaznaczył, że priorytety węgierskie nie różnią się od priorytetów polskich, ponieważ od lat agenda V4 jest bardzo zbliżona dla wszystkich członków Grupy Wyszehradzkiej. Jeszcze dziś ministrowie spraw zagranicznych Polski i Węgier otworzą w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę fotograficzną pod tytułem Tak widzą. Nie należy zmieniać obecnie obowiązującej ustawy o zgromadzeniach, tak twierdzi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodaje, że działa ona dobrze, bo uniemożliwia dwóm przeciwstawnym demonstracjom manifestować w tym samym miejscu. Jest oczywiście grupa ludzi, której zależy na tym, żeby te zadymy kreować. Nawet jeżeli prawo jest uchwalone dobrze, nawet jeżeli prawo jest uchwalone logicznie, to oni tak dążą do tego, żeby te zadymy wykreować, a są też media, które są zainteresowane tym, żeby te zadymy powstały i potem, żeby je pokazywać. Dlatego w mojej ocenie sytuacja wygląda tak, że jeżeli wszyscy razem zgodzimy się i będziemy pilnowali tego, że w tym samym czasie, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie nie powinno być wrogich wobec siebie środowisk w tym samym miejscu, to uważam, że będzie w polskim państwie bezpiecznie. Sobotą przed przybyciem uczestników miesięcznicy smoleńskiej przed Pałac Prezydencki na krakowskim przedmieściu w Warszawie doszło do przepychanek osób z ugrupowania Obywatele RP z policją. Manifestanci, próbujący zakłócić obchody, usiedli rzędem na ziemi na wysokości kościoła świętej Anny, by nie przepuścić zmierzających przed Pałac Prezydencki uczestników mszy w katedrze świętego Jana. Najpierw policja wezwała ich do rozejścia i ostrzegała, że w przypadku niepodporządkowania się zaleceniom zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Następnie policjanci zaczęli pojedynczo wynosić blokujących poza kordon. Przenosimy się za granicę. U zachodnich wybrzeży Turcji doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,3 stopnia w skali Richtera. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy stratach materialnych. Epicentrum trzęsienia znajdowało się 84 km na północny zachód od prowincji Izmir. Wracamy do kraju. Dariusz Michalski, dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki, został nominowany do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Redakcja Kultury i Edukacji programu Pierwszego Polskiego Radia i Zagadkowa Niedziela, audycja dla dzieci radiowej Trójki, otrzymały natomiast nominację do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Szefowa Redakcji Kultury i Edukacji programu Pierwszego Polskiego Radia, Anna Stępniak-Liszkiewicz, dziękując za nominację, nawiązała do nazwy nagrody. Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej bardzo współgra ze sposobem naszej pracy. To znaczy my jak ten kowal w kuźni w żarze serc i w ogniu dyskusji wykuwamy ze słów audycje. Czasem są one lekkie i przyjemne, często bywają wzruszające, poruszające, trudne, ale mam nadzieję, że zawsze są zrozumiałe dla naszych słuchaczy, bo słowo musi docierać, ale też powiem za słowackim, dać rzeczy słowo i powiedzieć to, co wymyśli głowa. Za nominację dla Zagadkowej Niedzieli audycji dla dzieci radiowej Trójki dziękowała jej autorka Katarzyna Stoparczyk. Proszę Państwa, ja jestem wielką szczęściarą, ponieważ mogę swoje zawodowe życie wiązać z nauczycielami życia, z dziećmi. Ale kiedy kilka lat temu zapraszałam dzieci do wzięcia udziału, do współtworzenia audycji Zagadkowa Niedziela, zapraszałam razem z wydawcą Martem Pawlikiewiczem, to nie podejrzewałam, jaka wielka to będzie frajda, ale też nie myślałam, jakie to będzie ogromne wyzwanie. Wśród 10 nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej znaleźli się m.in. aktor Krzysztof Gorzpyła, malarzka Kinga Baranowska, wokalistka jazzowa Ewa Bem oraz dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz. Nominacje programu Mistrz Mowy Polskiej wręczono już po raz 17. Laureatów poznamy 25 września na gali w Wejherowie. Radiowa Jedynka jest patronem medialnym wydarzenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
19.35. Dziennikarz Witold Gadowski informował niedawno, że kilka osób z europejskiej sekcji tzw. państwa islamskiego może interesować się naszym krajem. W rękach dżihadystów miały znaleźć się mapy polskich miast Warszawy, Gdańska i Częstochowy. W Polskim Radiu 24 o szczegółach sprawy z Witoldem Gadowskim rozmawiał Łukasz Sobolewski. Czy w Polsce działa grupa, która przygotowuje zamach terrorystyczny na terenie naszego kraju? No, tego na pewno ja nie mogę stwierdzić, bo to mogą stwierdzić jedynie polskie służby, gdyby chciały na ten temat mówić. Nie sądzę, żeby w Polsce już dziś działały jakieś komórki dżihadystyczne, bo po prostu nie mają w tym żadnego interesu, żeby działać. Rozumiem, że nawiązuje pan do informacji, które niedawno podałem, ujawniając, że na terenie ISIS w Rakce szkolona jest grupa europejsko wyglądających ludzi, którzy nie noszą brud i nie wyglądają jak przybysze z Bliskiego Wschodu. Tym samym mająca nie budzić podejrzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Według moich źródeł jest to grupa nakierowana przede wszystkim na nękanie Izraela i na zamachy dokonywane w Izraelu. Jest tam ponoć, bo to jest informacja, jak mówię, ze źródła dosyć pewnego, z którego wcześniej informacje się sprawdzały, które dostawałem. Jest tam ponoć kilku ludzi związanych z Polską, którzy trafiają tam przez Niemcy. Nie bezpośrednio z Polski, tylko przez Niemcy. I teraz po podaniu tej informacji rozpętała się burza, bo większość domorosłych ekspertów polskich odsądziła mnie od czci i wiary, twierdząc, że słuchają komunikatów państwa islamskiego, które mają transkrypcje z arabskiego na angielski. Tam nic takiego nie było. No tak, to w oficjalnych komunikatach rzeczywiście nic takiego nie było. Gratuluję ekspertom typu pan Mamoń, czy jakiś pan Jakubowski i paru jeszcze innych. Z drugiej strony... A tam też pojawiły się kwestie, w których podważano właśnie wiarygodność tych informacji przekazywanych przez pana poprzez wątpliwość dotyczącą źródeł. Rozumiem, że tych źródeł nie może pan ujawnić. Właśnie zaskoczę pana, ponieważ ujawnię te źródła naszym organom bezpieczeństwa za zgodą źródła. Bo wykonałem normalną dziennikarską pracę, przekazując to, co podało mi wiarygodne źródło, które posiada swoje rozeznanie nie tylko w Afryce Północnej, ale także na terenie Syrii. I to jest przewaga tego źródła nad ekspertami, w cudzysłowie, z Polski. W Polsce jest kilka osób, które szanuję i które mają wiedzę na temat Bliskiego Wschodu, ale na pewno nie są to te osoby, które się wypowiadają. I teraz nasze służby pospieszyły się bardzo po podaniu przeze mnie bardzo lakonicznych wręcz sugestii, a nie informacji nawet, uruchomiła się cała kampania hejtu i odsądzenia mnie od czci i wiary. Ja już takie kampanie przeżywałem, inicjowane przez służby. I sądzę, że dzisiaj Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pospieszyły się, bo ja im przekażę źródło. Źródło się zgodziło. Będą mogli pracować nad tym. Wiarygodne źródło, jak rozumiem, te informacje przekaże pan już w najbliższym czasie. Przekażę, dlatego że moja rola jako dziennikarza w tym momencie się kończy, zaczyna się rola obywatela. Mam zgodę źródła, jednego ze źródeł, i po prostu to przekażę. To powiedzmy teraz, panie redaktorze, o tych potencjalnych zagrożeniach. Jest, rozumiem, jakaś grupa osób, która może być przygotowana do tego, żeby działać na terenie naszego kraju. Jaki miałby być charakter tych działań? No, to niestety trzeba będzie zbadać, dlatego że ten charakter może być dwojaki. Po pierwsze, i to jest najbardziej prawdopodobne, szykowana jest nowa droga przemytu tak zwanych uchodźców do Europy. Ponieważ brama gibraltarska jest bardzo mocno zamknięta, brama libijska działa tak sobie z punktu widzenia tych, którzy chcą się dostać do Europy, bo większość jednak się statków tonie, bądź tam nie wypływa, bądź dochodzi do różnych oszustw, jest opanowana przez grupy przestępcze i klany libijskie. Więc jest to trudna droga. Droga grecka zależy od kaprysów pana prezydenta Erdoana, czy wypuszcza, czy nie wypuszcza. Droga ukraińska jest niebezpieczna, bo przestępczość na Ukrainie jest tak duża, że uchodzi.
sercu nie mają pewności, czy płacąc dojdą, czy nie dojdą. Więc szukamy, jest trwa poszukiwanie nowej drogi, nowych wrót do Europy. Takie wrota mogą się tworzyć przez Białoruś, która dosyć ostatnio zbliżyła się, jeżeli chodzi o kontakty z Turcją. Może to być nowa droga przenikania do Europy. Już tą drogą przenikają ludzie z Kaukazu. I wbrew znowu domorosłym ekspertom, którzy uprawiają pewną propagandę, ja pragnę zwrócić uwagę na fakty, że ci Czeczeni, którzy przybywają do Polski, młodzi mężczyźni, niestety są radykalni. Niestety ten ich radykalizm islamski jest wahabicki. Z tego należy wyciągać wnioski. Więc jak mówię, najprawdopodobniej przygotowywana jest nowa droga transferu, a Polska jest krajem właśnie transferowym pomiędzy na przykład Białorusią a Niemcami. I stąd pewnie mapy się znalazły. Dokładne mapy polskich miast. W mapach pan wspomina, między innymi mapy Warszawy, tak. Częstochowy. Warszawy, Częstochowy, Gdańsk. I teraz to mówi źródło, ale teraz oczywiście, jeżeli islamiści potrzebowali dobrego rozwiązania, to wystarczy Google Earth, prawda? I też sobie mogą stworzyć pewne szlaki. Wydaje mi się, że obecność tych map jest bardziej potrzebna na właśnie z przyczyn propagandowych, żeby to przeniknęło może do Polski, żeby Polacy nie czuli się już bezpiecznie. Z Witoldem Gadowskim rozmawiał Łukasz Sobolewski. Gość Polskiego Radia 24. Strachu będziecie żyć, jeść, pić, spać. Strachu. Dziś 30. rocznica głośnego przemówienia Ronalda Reagana w Berlinie, a właściwie w ówczesnym Berlinie Zachodnim. 12 czerwca 1987 roku podczas wystąpienia pod bramę brandenburską tuż przy murze berlińskim prezydent USA zwrócił się wprost do Michaiła Gorbaczowa, ówczesnego pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ale jednocześnie też prezydenta ZSRR ze słowami: zburz pan ten mur. Goście Polskiego Radia 24. Ale tam nie było słychać. Zburz pan ten. Chyba mur, tak? Dlaczego to wystąpienie miało taki doniosły charakter? Mówimy o tym wystąpieniu jako takim ważnym wydarzeniu, wręcz historycznym. Dlatego, że można powiedzieć, iż od tego momentu zaczęły się dwa procesy w Europie polityczne. Po pierwsze, można powiedzieć, że to był symboliczne wezwanie do zakończenia zimnej wojny. A po drugie, że ta zapowiedź po prostu została zrealizowana. Michałem Gorbaczowem. Zimna wojna, Gorbaczowa, podjął, można powiedzieć, zimna wojna, wszelka inna. Ciąg wydarzeń, tam, tego, na wtedy, w XX wieku, tu teraz, w XXI, czyli za nic się nie zmienia. Ale to tak brzmi, można powiedzieć, że no, słowo się ciałem stało. Musiały być gdzieś tam w tle jakieś już się dziać procesy, które, jakby to powiedzieć, to te słowa Ronalda Reagana były raczej ilustracją chyba tego, co już się działo. Co się takiego wtedy działo, co właśnie skłoniło Michaiła Gorbaczowa do... Jezus Chrystus miał wzrok. Jezus Chrystus miał spojrzenie. Tak, trzeba się cofnąć kilka lat wstecz. Wszystko widział. Śmierć Leonida Breżniewa to był symboliczny, można powiedzieć, koniec takiego okresu tak zwanej stagnacji w związku, dawnym Związku Radzieckim. Później mieliśmy w cudzysłowie rządy Jurija Andropowa, czyli szefa KGB, i Konstantina Czernienki, kilka miesięcy szefowania partii komunistycznej. Ale już za Jurija Andropowa zaczął się powolny, bardzo stopniowy ruch w kierunku jakichś reform. Pamiętajmy, że co prawda Jurij Andropow był szefem KGB, następcy NKWD, ale jednak zdają sobie sprawę dzięki temu właśnie, że Związek Radziecki tego po prostu jest niewidoczny, jeszcze po prostu gospodarka radziecka nie wytrzymuje tego zbrojeniowego nastawienia całej gospodarki wyłącznie na przemysł zbrojeniowy, że to po prostu zaczyna się rozpadać i on jeszcze nie śmiał, KGB, można powiedzieć, moja że święta. To krótkie interludium Konstantyna Czerwienki. Interludium czy preludium? Później drogi podjęte przez Michaiła Gorbaczowa. De facto przecież frakcja reformatorów, no właśnie skupiona wokół Jurija Andropowa, doprowadziła do tego, że nie ktoś z tak zwanych twardogłowych przejął władzę później, a właśnie uznawany za młodego, z otwartą głową,
niekoniecznie do końca reformatora, takiego w stylu, jakim się później okazało, ale jednak reformatora w postaci Michaiła Gorbaczowa. On niejako podjął tą rękawicę, zaczął wprowadzać, pamiętamy tak zwane słynne dwa hasła, pirystrojka i głasność, co oznaczało, że wyszedł po prostu do ludzi, mówiąc wprost. To nie było tak, że on przejeżdżał ulicami miast w pędzie w całej kolumnie i tyle, tyle było jego kontaktu z ludźmi. On zaczął po prostu ludźmi rozmawiać, z przypadkowymi ludźmi, zaczął mówić o problemach gospodarczych kraju i to było takim sygnałem też dla Zachodu, że w Związku Radzieckim coś się zmienia. A pamiętajmy, że to, że gospodarka radziecka zaczęła się rozpadać, to było też efektem polityki z drugiej strony prowadzonej przez Ronalda Reagana, jego pomysł tak zwanych gwiezdnych wojen, szybkiego rozwoju nowych technologii w związku z tym i równocześnie sankcje nałożone na Związek Radziecki za Afganistan doprowadziły do właśnie upadku gospodarki radzieckiej. Kiedy zobaczył Reagan, że po drugiej stronie pojawia się ktoś, kto zaczyna trochę inaczej do tego podchodzić, wyciągnął tą rękę w postaci tego wezwania i ta ręka została podjęta. Tutaj pan profesor poruszył bardzo ciekawy wątek, mówiąc o roli KGB w tych procesach. KGB, organizacja, której nazwa brzmi złowieszczo, prawda, następca NKWD. Czy to jest tak, że właśnie te specsłużby działające także w świecie, prawda, ci agenci, Jadowicia mówi, że jak te drugą bramę robią i tam wiedzie na Boże ciało, czy to jest tak, że oni... A Rysia mówi, co wiedzie? Ja by trumna wiedzie. Jak? Zarządzanie tym społeczeństwem, on drugną, że też nie jakby ten cały Rysia. Pirestrojka i głasność były elementami... Co się raz upił i ma kompleksy na funkcję upicia. Ja mówię, to jest Rysiu. Przecież wy, faceci, pijecie. No to jakie masz kompleksy? Potem ten kierownik Sławek ma kompleksy, następny aparat, że tutaj, proszę Państwa, światło było ciemno, było ciemno, było ciemno, było ciemno, było ciemno. Sytuacja w kraju. Do kogo? Do tego, czy pieniędzy, czy tego. A nie, jeszcze nie, to zadzwonię, to jutro. To gówno, teraz to zapóźnia mi się. Oni doskonale wiedzieli, że gospodarka pieniędzy nie ma? Nie mam. Ale dostajesz na kartę? Czy nie dostajesz? Nie dostałem. Najlepszy dostęp do informacji. Nie ma Bieleckiego i nie będzie. Nie będzie? No chyba, żeby był, to powiedział, opieprzył tutaj całą budowę i na razie. Ja widzę. Ale za co opieprzył? Opieprzył, bo co Wieszek ma kompleksy. Wiesz, jakie kompleksy ma? Światło zgaszone. I że tu ofiary i on teraz tak, tu się będzie kręcił, że my za mało chodzimy, że tego, jak ja wyjdę tutaj na środek pola, to ja nie mam bardzo dobrego wzroku, ale widzę ten kołek, co obciąłeś. Stoi, drzwi przystawione, tam nic nie jest. To czy ja muszę aż tam gość do tej klamki dotknąć nosem, no to będę tam chodzić. I mówi, że oni tam sprawdzają, ja mi nie sprawdzają. A mówię, a jak tutaj była uwaga, że jakiś czarny duch się pojawił po 17, to nie było komu sprawdzić. No bo oni, to jest odwik, ręka kryje i tam może być jakaś mafia. Państwa, społeczeństwa. Z drugiej strony Ameryka była rządzona przez Ronalda Reagana, który wykazał się olbrzymią determinacją. Czy to jest tak, że bez tej determinacji wcale tak łatwo zakończenie zimnej wojny by nie poszło? Że to właśnie należało temu rozpadowi pomóc i Ronald Reagan swoją determinacją pomógł. Bez tego by mogło być inaczej. A to mówi, na pewno niewątpliwą zasługą Ronalda Reagana. Nie, nie mówi, że nie początku, będzie. Kiedy przejął władzę, może i nie spadnie. Ja tu się przygotuję. Ale nie tylko w bierze politycznej. Nie będzie. A ja nie wiem, jak to będzie. A tutaj będzie brama zastępcza, czy nie? Wybierać Związek Radziecki, zwalczać tam, gdzie będzie druga brama, dwie bramy.
szybki wyścig, panie, szybkiego tempa wyścigu zbrojeń. Przeniesienie tego wyścigu, tak jak powiedziałem, też w kosmos po prostu doprowadzi do tego, żeby gospodarka radziecka coraz bardziej traciła dystans do Zachodu, a w konsekwencji, być może wprost tego nie mówiono, ale zdawano sobie sprawę z tego, że gospodarka radziecka nie tylko ten dystans będzie zwiększała, ale że po prostu tego wyścigu zbrojeń nie wytrzyma. Tego szybkiego tempa wdrażania nowych technologii z przemyśle zbrojeniowym w Związku Radzieckim nie jest możliwe do przeprowadzenia. I to wszystko spotęgowało, tak jak zdiagnozowano w Białym Domu, to wszystko spotęgowało, przyspieszyło te wszystkie negatywne procesy w gospodarce radzieckiej, które miały miejsce. I w tym wymiarze to jest też niewątpliwie zasługa Ronalda Reagana i tej twardej polityki. Ale pamiętajmy, to nie jest tylko sam Ronald Reagan, bo on miał jeszcze po drugiej stronie Atlantyku, czyli w Europie Zachodniej, przede wszystkim partnerów, którzy można powiedzieć, że grali z nim do jednej kości. To znaczy przede wszystkim Margaret Thatcher. Pamiętamy, że to był czas najściślejszego sojuszu między tymi dwoma krajami, sojuszu, który ani wcześniej, ani później nigdy tak dobry nie był. I po drugie, dawna RFN pod, no właśnie, przywództwem kanclerza Kohla. I po trzecie, wreszcie w mniejszym, co prawda, stopniu, ale jednak też Francja. Francja, która może nie tak do końca wspierała Amerykanów, ale nie wyłamywała się w takim dużym stopniu z tej polityki jak inne kraje. No, jak słucham tego, co pan mówi, to właściwie to taka pieśń przeszłości. Można powiedzieć, że te stosunki Europy, czy zachodniej części Europy, krajów Unii Europejskiej, tej starej Unii z Ameryką, no właściwie można powiedzieć, że tego to już bardzo dawno, od dawna tego nie ma. Dlatego, że po zakończeniu zimnej wojny uznano, że nie ma wspólnego wroga. Każdy postanowił iść swoją drogą. Ameryka, szczególnie pod przywództwem Obamy, stopniowo zaczęła się z Europy wycofywać, przerzucając ciężar swojego zaangażowania na Pacyfik. Nie dostrzegając tego, że pod przywództwem Putina Rosja wraca w tory Związku Radzieckiego, zaczyna prowadzić dokładnie taką samą politykę, jaką prowadził Związek Radziecki w latach 70., w latach 80. Nie dostrzegając tego zagrożenia, i w efekcie Ameryka nie potrafiła, kiedy przyszło do inwazji rosyjskiej na Ukrainę, nie potrafiła stanąć na czele świata Zachodu. Jeżeli słyszeliśmy, jakie były tarcia, problemy między przywódcami, żeby wspólnie nałożyć sankcje, w tych latach, o których wcześniej mówiliśmy, to było nie do pomyślenia. Siła przywództwa Ameryki, a szczególnie indywidualność Ronalda Reagana, była tak silna, a miał też tak silnych i wybitnych przywódców po stronie europejskiej, że nie było problemu w tym wspólnym działaniu wtedy. A teraz mamy przywódców, mieliśmy w zasadzie, czy mamy, każdy idzie swoją drogą. Miernych przywódców, można powiedzieć, że mieliśmy, czy mamy na zachodzie Europy, którzy w żaden sposób, powiem tak, może to jest zbyt daleko idące, nie powinno się tak mówić, ale nie dorastają do pięt tym, o których mówiliśmy z początku lat 80. A czy któryś z amerykańskich prezydentów po Ronaldzie Reaganie próbował do niego nawiązywać? Czy dostrzega pan jakiś potencjał w którymś z tych polityków, w jakichś konkretnych działaniach, czynach? Bardzo trudne pytanie, bo pamiętajmy o tym, że oni wszyscy po Ronaldzie Reaganie był George Bush senior, później był Clinton, później był junior George Bush, później był Obama, ale żaden z nich nie miał takiej sytuacji, w jakiej był w owym czasie Ronald Reagan. Ale tak samo George Bush junior był atakowany przez przeciwników politycznych, przez opozycję w bardzo podobny sposób jak Ronald Reagan, właśnie za militaryzm, także za pewien konserwatyzm światopoglądowy, sposób, w jaki George'a Busha juniora atakowała lewica choćby, to był bardzo to przypominało ataki na Ronalda Reagana. Ale w zasadzie nie miał takich wyzwań na arenie międzynarodowej. W zasadzie jedno można powiedzieć, to znaczy wojna z terroryzmem, ale tutaj ja nie boję się tego stwierdzenia, mimo tych wszystkich ataków, które na George'a Busha juniora się posypały, to uważam, że zdał egzamin jako przywódca wtedy wojny z terroryzmem. Przypomnijmy, że jego odpowiedzią na ataki z 11 września było coś, na co żaden prezydent Stanów Zjednoczonych się nie zdobył, czyli inwazja na Afganistan. Nie było mowy o jakimś karkolowaniu, a kto z nami pójdzie, a kto nie pójdzie, a komu się narazimy, a co powie na to Rosja, a co powiedzą na to Chiny. Potrafił podjąć męską, jak to się mówi, decyzję. Nie ma tolerancji dla talibów wspierających Osama Bin Ladena. I to się udało. Trochę tej wyobraźni zabrakło przy inwazji na Irak. Tutaj widzieliśmy, że to niewątpliwie nie była dobra decyzja, ale to też w ramach
no, jakby nie patrzeć swego rodzaju tej światowej polityki amerykańskiej, można powiedzieć, że to się wpisywało w ten trend. Z punktu widzenia, porównując jak gdyby Ronalda Reagana, no można powiedzieć, że podobnym działaniem była inwazja na Panamę. To też nie leżało do końca w interesie Stanów Zjednoczonych, to było różnie oceniane, ale jakiś tam efekt pozytywny, ale niestety i też negatywny dla wizerunku Stanów Zjednoczonych. Natomiast, a to za George'a Busha seniora, zdaje się, inwazja na Panamę. Czy to było wtedy jak z Tak. No, ale to była też kontynuacja. Pamiętajmy, że George Bush senior był wiceprezydentem wcześniej u Ronalda Reagana i był kontynuatorem niejako tej jego linii. Przecież to za seniora jak gdyby dosłownie rozpadł się mur. Natomiast ostatnie miesiące Obamy to była próba takiego chaotycznego, trochę nie do końca zdecydowanego powrotu do tej roli mocarstwa światowego przez Stany Zjednoczone, ale Obama się po prostu w tej roli nie sprawdził. Ukazał się co w perspektywie problemów w Syrii, na Ukrainie, bardzo nieudolnym prezydentem, żeby nie powiedzieć najgorszym chyba po II wojnie światowej w zakresie polityki zagranicznej. Przypomnę dziś 30. rocznica głośnego przemówienia Ronalda Reagana w Berlinie, a gościem Polskiego Radia 24 był profesor Piotr Wawrzyk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Reklama. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachista? A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Misio, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Także już dziadostwo nie jest.